Widzowie, którzy oglądają mnie już jakiś czas, wiedzą, że jak jestem w tym pokoju, to szykuje się jakiś grubszy wyjazd. No i zabieram was dzisiaj do Energylandii na kolejki górskie. Będzie na pewno gruba jazda. Przede mną jest jakieś 370 km i zabieram moją narzeczoną oraz znajomych, więc mam nadzieję, że będzie fajna zabawa. Witam, elo. Gotowy na zabawę? Gotowy. Dobra. Słuchajcie, podjechaliśmy pod McDonalda, zatankowaliśmy, jest chwilowy odpoczynek i za jakieś 2-3 godziny będziemy chyba już na miejscu. Wojtek poszedł. Proszę mi nie nagrywać, bo jestem niepomalowana. Czy tam Filipek smakował ci maczek? Nie jadłem maka. Idziemy teraz do auta, jedziemy do Energylandii. Widzimy się na miejscu. Wojtek, jak myślisz, co będzie najfajniejszą kolejką? Jak ktoś odpadnie, czyli na Hyperionie. Dotarliśmy na miejsce, idziemy na wejście, teraz odebrać bilety i zobaczymy, co się działo tam. No to trzymajcie. Na takie grubsze kolejki nie mogę wnosić aparatu. Na razie szukamy jakiejś takiej mniejszej kolejki, żeby później pójść na Zadrę albo na tego Hyperiona, żeby był kontenci. Zacząłbym od końca i się kierował tutaj. No. Nie, nie ma co. Nieobojętny, nie, co? Na pewno Zadra? Myśli, że... Zadra albo ekipa, nie, bo są dobre czasy. Czyli robimy tak, jak polecaliście, czyli idziemy na sam koniec po prostu. Dobre. Obok Zadry jest ekipa. O, ja chcę na... Zażwak na Pokemony. Tempo, tempo. I potem na koło idziemy. Dobrze. Idziemy teraz na Zadrę. Zadra. Ej, ale muzyczka pod napięciem, słuchajcie. No. Aż jest stresień, jak się idzie. Ej, zobaczcie, jaka jest zarąbista, widzowie. Wszystko jest drewna. Magda, ja cię nagrywam teraz i cię nagram po. Siebie lepiej nagrywać. Siebie nagrywam. Ej, zobacz, to na jakichś tu szynach jedzie. Ile można? Ej, ale tu czekać w kolejce? To tu się zdechnie chyba. Jak to jest? Muzyka narasta napięcie. Magda. A się w ogóle strasznie długo idzie. Tutaj jak stoisz, jak czekasz 30 minut. Ej, dobra, zobaczcie, to jest 20. One eternity later. Jesteśmy teraz po kolejce, zaraz wam opowiemy, jak było i zobaczcie fotę, jaką wydrukowaliśmy. Chcemy. Ja nie wiem, jak ty mogłeś patrzeć, masakra. Dobra. I najgorsze to był ten zjazd z tej góry. I tak myślisz, o taki na początku, taki lajcik, nagle lecisz i ty lecisz i tak czujesz to rozpędzenie, nie? Gdy 140 zapierdzielasz. Nie spodziewałem się tego uczucia. Ale dam uwagę, patrzcie. Ale odcięło cię. Nie, ja nie mogę głowy utrzymać, mi padnę to cała z głowa, nie? Totalnie po prostu. Teraz lecimy na Fridę. Zobaczymy, co będzie. Generalnie ta jest taka troszeczkę lżejsza, widzę, że jest mniejsza. Gorszych nie będzie. Gorszych na pewno niż Zadra na pewno nie będzie. Widzowie, napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli, żeby Magda została YouTuberem. Plany są takie, żeby przetestować ekipę na pewno, wielkie koło młyńskie, jakąś jedną wodną taką kolejeczkę i zobaczymy, co z tego wyjdzie dzisiaj. I jakieś dobre jedzonko, pewnie pizzu. No, ja jestem za pizzą. Słuchajcie, jesteśmy coraz bliżej, zostało z jakieś minutka bądź dwie. Myślę, że to od tego powinniśmy zacząć generalnie. To będzie spokojne, 45 km na godzinę, więc będzie super. Może w końcu coś zobaczę. Więc generalnie jesteśmy po tej kolejeczce. Na 45 km na godzinę to właśnie było takie dość szybkie. Lajcik, tak w sumie nie ma co się tutaj narzekać. Ja, znaczy na siebie, bo ja się nastawiłam, nie wiem, że to będzie takie całkiem lajtowe, że my tylko pojedziemy tak po prostym. A to jednak to było na boki, miałam takie, ja już nie chcę więcej na to wszystko wchodzić, ale to było takie akurat. Mi się wydaje, że właśnie od takich właśnie chyba powinniśmy zacząć, a nie tak z grubej rury. Aczkolwiek teraz na pewno będę wszystko porównywał do tej Zadry i nie będą mnie tak bawić chyba inne te kolejki.
Ja myślę, że to koło będzie najbardziej ekstremalne, widzowie, na pewno. Wchodzimy. A te? To to. A to jakby ktoś się rozmyślił, może skakać. Faję dzisiaj. Jesteśmy nawet nie w połowie, a stos, nie mam lęku wysokości. Jest kika wysoko, ona ma być. Ocenka, koła. Super. Było można sobie na spokojnie pooglądać, jak wygląda z góry park, jakie są kolejki i super. Dokładnie. 100% się zgadzam z tą opinią. Teraz idziemy na kolejkę ekipy, na coś, co nie istnieje, bo ta kolejka już nie istnieje, ekipa nie istnieje. Idziemy na kolejkę. Podobno jedzie 100 km na godzinę. Z czego co zobaczyliśmy z koła, to nie wydawało nam się, że jest aż taka szybka, ale dowiemy się, bo ona jest taka, że nas wciąga na tyły i później jedziemy przodem i znowu jest tu takie zejście. I na samym końcu jedziemy tyłem do tych hamulców, więc zobaczymy. Jeszcze też są jakieś różne tam gifty, że jest jakiś ciekawy merch, więc zobaczymy. To jest to, tak? Tak, to jest to. Wyszliśmy właśnie z ekipowej kolejki. No w sumie to była najbardziej taka najlżejsza według mnie i wydaje mi się, że na to chyba na początek warto iść, bo tutaj masz taki generalnie spokój, a później fajne są ciuchy w sklepiku. Wydaje mi się, że Nowciu robił te ciuchy albo jakieś tam te bluzy i tak dalej, więc wydaje mi się, że mega spoko sprawa. Generalnie takie 7, 8 na 10 totalnie. Warto na sam początek chyba przejść, jak ktoś nie jest oswojonym, bo ona jest taka lajtowa. Najgorsze się chyba jechało z tyłu. Ogarniemy jedzonko? Tak, ogarniemy jedzonko. Ja teraz przerwa na jedzenie. Tak. Ładne te osypki na tej pizzy. Generalnie za 22 zł według mnie Worf ta pizzka. Puścić nie można. O nie. W nich kaskaderzy gotowi do akcji. Pytanie jednak brzmi, czy wy jesteście gotowi? Teraz Kasper wsiada, startujemy. Byliśmy na kolejce, która się nazywa Śmiejżelki Energuś i nie, my z Filipem mamy tak, że po tej zadrze pierwszej jakoś jesteśmy niepewni do tych wszystkich kolejek i trzeba może tak za 2 lata przyjechać znowu i spróbować kolejek, na których się nie było i może wtedy, mi się wydaje, będzie trochę lepiej, ale teraz nas przeraża nawet taka mniejsza kolejeczka. Także no. To może dobre, nie być takie przyjemne. Dobre pomarańczowe. Zwrócimy tą pizzurkę, co właśnie jedliśmy. Esta. Dwie piłeczki, Aaron. Zdjęcie. Nie przekraczam tej jednej ręką i na przycisku. Czekaj. Jeszcze jedno. No weź! Damy. Dobra widzowie, więc generalnie dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Może was troszeczkę zachęciłem, a może zniechęciłem do tej Energylandii. Właśnie jesteśmy, czekamy za kolegami, którzy są na Hyperionie i wracamy na chatę. Dzisiaj był dzień pełny wrażeń, więc zostawcie suba, zostawcie lajka, oczywiście suba z dzwonkiem, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmikach. Trzymajcie się, siema!